Z nami jest pani Marta Proczek z Fundacji PGE. Dzień dobry. Dzień dobry. Za naszymi plecami jeszcze powoli sennie, ale to miasteczko plażowe niebawem ożyje. Projekt Plaża PGE, co to jest takiego? Strefa Plaży PGE Poznań Most Bałtyckiego Wiatru. Jest to strefa edukacyjno-informacyjna dotycząca budowy morskich farm wiatrowych, które nasza grupa stawia na Bałtyku. Czy ta edukacja jest potrzebna i czy cieszy się popularnością? Tak, jak najbardziej ta edukacja jest potrzebna, aby dotrzeć do mieszkańców, do turystów, którzy tutaj zjeżdżają do Ustki. Edukujemy z morskich farm wiatrowych w taki bardzo przystępny dla każdego sposób. Przez zabawę, przez gry, także i zarówno małe dzieciaki i starsze osoby przyjazny, atrakcyjny sposób dowiadują się. Ustecki mewy skrzeczą, że to się cieszy bardzo dużą popularnością, czy to prawda? Tak, jak najbardziej. Jesteśmy tutaj już od zeszłego piątku, gdzie naprawdę bardzo dużo osób korzysta codziennie z naszych atrakcji. Na samym wejściu każdy dostaje taką zwaną kartę mocy, na której dostaje pieczątki, dzięki którym później może wylosować jakieś nagrody atrakcyjne. Za naszymi plecami są trzy strefy, tam strefa edukacji, strefa zabawy i strefa sportu, ale tak naprawdę mi się chyba podoba najbardziej ta zabawa z wirtualnymi goglami, gdzie możemy na chwilę się poczuć, jakbyśmy byli wewnątrz wiatraka, który stoi na środku morza. Dokładnie. Każdy może przejść do nas do strefy i poczuć się właśnie jak w wiatraku. A co jeszcze się dzieje poza tymi goglami? Oprócz tego mamy Energo Rower, mamy boisko do siatki, do piłki nożnej. Mamy plansze edukacyjne, klocki takie duże formatowe, mamy grę Twister, mamy również fotościankę, na której każdy może przyjść sobie, zrobić zdjęcie i wysłać. To tylko atrakcje nie tylko dla dzieciaków, ale też dla tych trochę starszych. Dla tych starszych również. W naszej strefie możemy również wysłać kartkę z życzeniami, która po zaadresowaniu jest wrzucana do specjalnej skrzynki i wysyłana do znajomych, do rodziny. W Ustce jesteście jeszcze kilka dni, później ruszacie dalej. Tak, dokładnie. W Ustce jesteśmy do 18 lipca, a 21 będziemy już w Łebie i kolejno od 4 sierpnia w Sasinie. Czyli jeżeli ktoś chce naładować baterię energetycznie i pozytywnie, to tylko u Was. Jak najbardziej. Zapraszamy do nas, do naszej strefy. Zapraszamy także. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ze mną jest pan Arkadiusz Stechciński, prezes PGE Baltica. Za naszymi plecami dzieje się dużo. Cieszy to prezesowskie oko? Dzień dobry. Oczywiście, że cieszy, bo takie inicjatywy są, myślę, że bardzo istotne, aby edukować w taki sposób atrakcyjny, czym jest morska energetyka wiatrowa. No i widzimy ogromne zainteresowanie wśród turystów, którzy mają ochotę zajrzeć na chwilę do strefy PGE i posłuchać o morskich turbinach wiatrowych. PGE Baltica to nie tylko w Ustce, nie tylko tutaj event na plaży i wydarzenia na plaży. Dość mocno weszliście w Ustkę. Dlaczego? Weszliśmy do Ustki we współpracy z władzami samorządowymi, z różnymi terytoriuszami, dlatego że chcemy tu budować bazę serwisowo-operacyjną. Mamy już zabezpieczony teren i w tej bazie powstanie również takie małe centrum szkoleniowe dla potrzeb szkolenia naszych przyszłych pracowników, techników. No i z tej bazy będziemy właśnie serwisować nasze turbiny wiatrowe, które będą produkować energię na Bałtyku. Wiem, że w Ustce zagościcie na dość długo, na tyle, ile będą funkcjonowały farmy wiatrowe. Wiem też, że PGE chce być dobrym sąsiadem. Jak najbardziej. No, my jesteśmy w bliskiej współpracy z wieloma firmami z Pomorza, już na etapie przygotowania tej inwestycji w bazę serwisową, operacyjną. Myślę, że do roku 2026 ją zbudujemy, oddamy do użytku. Poza tym wsłuchujemy się w potrzeby już takie bardzo lokalne, wewnętrzne Ustki. Dlatego niedawno zaangażowaliśmy się w magiczne ogrody. Współpracujemy z jedną z klas w zespole szkół ogólnokształcących i technicznych, gdzie nasi pracownicy edukują, wspierają dydaktycznie uczniów, zaangażowaliśmy się finansowo w klasę, tak, w sprzęt specjalistyczny, więc jesteśmy tu
bardzo mocno zaangażowani i bardzo nas to cieszy. Nas chyba jako lokalną społeczność także to bardzo cieszy, ale tak przejdźmy teraz do samego projektu farm wiatrowych. Czym one tak naprawdę są? Na razie mamy tutaj, czy ja przed sobą mam horyzont morza, tych farm nie widać i chyba w ogóle nie będzie widać. Tak, bo farmy są oddalone znacząco od brzegu. My budujemy w tej części, w tym momencie farmę wiatrową Baltica 2. To jest projekt, który chcemy oddać w 2027 roku. To będzie 107 turbin, łączna moc aż 1500 MW. To jest bardzo duża moc, bo będzie mogła zasilać ponad 2 400 000 gospodarstw domowych, więc będzie to czysta, zielona energia, wspierająca bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców Pomorza, więc myślę, że z korzyścią dla wszystkich. Te liczby robią potężne wrażenie. Prawie 2,5 miliona jakby gospodarstw domowych będzie zasilane wiatrakami. Jak ważne są w ogóle odnawialne źródła energii i w polityce PGE, i w ogóle jakby w naszym zapotrzebowaniu energetycznym? No, grupa kapitałowa PGE to podmiot, który prowadzi w zielonej zmianie w Polsce. Dokonujemy bardzo istotną transformację energetyczną, czyli źródła konwencjonalne są wciąż bardzo istotne, bo gwarantują bezpieczeństwo energetyczne, pewność, stabilność dostaw, ale w szybkim tempie również dokładamy ten komponent energetyki odnawialnej, gdzie mówimy o źródłach ekologicznych, tak, bo paliwem jest darmowy wiatr czy darmowe słońce, to również w naszej strefie zasilamy się energią elektryczną z paneli fotowoltaicznych. W strefie się bardzo wiele dzieje, chyba powoli będziemy szli z powrotem do strefy. Ja serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Czym jest i jak działa port serwisowy dla morskich farm wiatrowych? Port serwisowy to miejsce, z którego prowadzony jest nadzór nad pracującą elektrownią wiatrową na morzu. To miejsce, które jest czynne przez 24 godziny na dobę. To tu jest kontrolowany proces produkcji energii elektrycznej. Istotnym elementem portu jest centrum monitorujące. Głównymi jego zadaniami jest monitorowanie pracy farmy wiatrowej oraz pogody, podgląd na nabrzeża i komunikacja między pracownikami znajdującymi się na morzu. Port serwisowy to również zaplecze zaopatrzeniowe oraz logistyczne, w tym magazyn z częściami niezbędnymi do utrzymania stałego działania morskich farm wiatrowych. Ponadto jest miejscem schronienia dla statków zaangażowanych w nadzór nad pracą elektrowni wiatrowych, w tym jednostek serwisowych transportującym techników na obszar morskich farm wiatrowych. Statki do transportu personelu serwisowego są specjalistycznymi jednostkami typu CTV. Oprócz ludzi na pokład zabierają cały potrzebny sprzęt i docierają do morskiej farmy w jak najkrótszym czasie. Obsługa techniczna to doświadczony zespół ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę oraz umiejętność pracy w wymagających morskich warunkach. Port serwisowy to kluczowy punkt w zaopatrzeniu i utrzymaniu morskiej farmy wiatrowej. To dbanie o sprawne funkcjonowanie morskich turbin wiatrowych, o bezpieczeństwo personelu i naszego środowiska. PGE Baltica. Budujemy farmy wiatrowe na Bałtyku.